Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate Enhanced Edition. Baldur's Gate Enhanced Edition wydane w 2012 roku przez Atari, stworzone przez Overhaul Games, czyli jest to część studia Beamdog. Gra jest remake'iem gry z 1998 roku, która zawiera niewielkie zmiany, tak naprawdę w większości są to zmiany kosmetyczne. Polepszona grafika, większa rozdzielczość, parę dodatkowych postaci, zaledwie 2-3 nowe lokacje, możliwość robienia podklas, więcej biegłości w posługiwaniu się bronią. Jest sporo zapożyczeń technicznych z drugiej części, urozmaicających rozgrywkę, których oczywiście w części pierwszej nie było. Gra jest oczywiście RPG, czyli taką grą, w której tworzymy swoją postać, tudzież drużynę. Odgrywamy rolę w świecie przedstawionym, którym jest Forgotten Realms, stworzone przez Eda Greenwooda, autora książek fantasy w latach 60. Częścią Forgotten Realms jest kontynent Faerun, podobny klimatycznie do Ziemi, zamieszkany przez różne fantastyczne rasy, takie jak elfy, krasnoludy, niziołki. Jesteśmy świadkami różnych perypetii postaci, które żyją w tym świecie. Są to historie rodem z high fantasy, także każdy, kto lubi ten rodzaj literatury albo gier, na pewno będzie znał. A dla tych, którzy jeszcze nie znają, taki szybki wstęp. Jest to pierwszy odcinek mojej serii, którą mam zamiar nagrywać. Jest to seria klasyków, gry, które są na tyle dobre, żeby można było je nazwać klasykami w moim mniemaniu. Baldur's Gate oczywiście było grą kultową, jest grą kultową do tej pory. Przed sobą mamy jego odświeżoną wersję. Także zapraszam, mam nadzieję, że będziemy bawić się dobrze. Usiądźcie wygodnie i zacznijmy naszą przygodę. Ja stworzę sobie nową grę, oczywiście tutaj mamy dodatkową opcję, której wcześniej nie było, czyli możliwość stworzenia całej drużyny. Oczywiście ja swoją drużynę przygotowałem już wcześniej, korzystając z możliwości takiej, iż możemy stworzyć sobie podklasy. Mamy tutaj łucznika, podklasa łowcy. Wielu ludzi, którzy grali już bardzo często i bardzo długo w tą grę, śmierć wam, będzie wiedziało, albo może inaczej będzie, czas na odrobinę będzie hamstw. Uważało, że może moja drużyna nie jest jakąś tam najlepszą, jaka może zostać stworzona do tego, żeby przejść grę jak najłatwiej, czy jak najszybciej, czy jakkolwiek. Prawda jest taka, że grę można przejść każdym praktycznie, każdą postacią, jaką sobie stworzymy. I ja stworzyłem po prostu taką drużynę, która wydaje mi się, że będzie ciekawie, żeby nią przejść grę. Także to tutaj jest naturalnie kwestia osobista. Pierwsza postać to jest łucznik, elf. No, charakter neutralny, dobry, to tam. Ogólnie najczęściej robię sobie postacie neutralne. Tutaj mamy statystyki, siła, zręczność, kondycja, naturalnie zręczność. Jak najwyższa, ogólnie całkiem niezłe statystyki z tego, co tutaj widzimy. Umiejętności łowcy, ciche chodzenie 45, trochę krycia się w cieniu oraz wróg rasowy. Wziąłem sobie demonów oraz upadłych. Wróg rasowy to znaczy, że no, będę otrzymywał bonusy w walce z tymi właśnie stworami. Biegłości w broniach wybrałem najważniejszą bronią jako łucznik długi łuk, ale również miecz długi, w razie gdyby doszło do zwarcia, bliskiego zwarcia, starcia. Także styl walki dwoma brońmi oraz bronią dwuręczną. I to by była pierwsza postać, nasza główna postać. Krwawy Joe. Druga postać to jest krasnolud.
Aby było ciekawie, będzie to krasnoludzki obrońca, Giorgio, przyjaciel. Wziąłem parę portretów, trochę z Icewind Dale, trochę po prostu z internetu. Wziąłem sobie też głosy, przetransportowałem z Icewind Dale 2. Polecam, zresztą moim zdaniem Icewind Dale 2 ma najlepsze głosy, jakie można sobie wybrać. Tutaj na przykład mamy Barda. Oto jest pięść moja, znają świata ćwierć. Kto ją ujrzy z bliska, ujrzy swoją śmierć. Tak, także wybór jest szeroki, polecam wszystkim usiąść i spróbować jednak przenieść sobie dużo głosów z Icewind Dale 2, jest naprawdę wykonanych świetnie. Śmierć wam. Ale tutaj dla naszego krasnoluda wybierzemy sobie właśnie tego. Jojo, przyjaciel, krasnoludzki obrońca. Nigdy nie grałem krasnoludzkim obrońcą, ale domyślam się, że jest to rodzaj takiego jakby czołgu. Po prostu będziemy, rzucimy go gdzieś tam i on, będą go bili, a on będzie stał twardo i tam będzie się dobrze, mocno będzie się trzymał, nie? Będzie miał wysoką obronę, jak najwyższa siła tutaj. Zręczność damy też całkiem niezłą, kondycja musi być. Ogólnie tak samo, rzut bardzo dobry, miałem bardzo dużo punktów do rozdania, także dodałem mu inteligencji, żeby nie było. Mądrość i charyzma wystarczy po 10. No i mamy bardzo prosto topór oraz styl walki mieczem i tarczą jako nasze biegłości. Trzecia z postaci, jaka będzie brała udział w naszej przygodzie, to będzie ta piękna półelfka. Której również... Wszyscy umrą. W tym miejscu będę tylko ja. Odbiorę ci życie. Niedługo będziesz czekać na śmierć. Tak, to będzie najlepsze. Damy jej inne imię niż to, jakie tutaj jest. Damy jej Lilith, to przychodzi mi pierwsze do głowy. Lilith jest półelfką, kapłanem i magiem, dwuklasowiec. Siła 13, więcej nie potrzeba, zręczność 14 wystarczy, kondycja jak najwyższa, inteligencja i mądrość, to co potrzebne jest do rzucania czarów wszelkiego rodzaju, to właśnie to, więc to nie będzie osoba, którą byśmy rzucali raczej na pierwszy ogień. Raczej to będzie ktoś, kogo należałoby bronić i jak najbardziej. Na razie mamy tylko dwa znane zaklęcia maga, magiczny pocisk i zbroja. Za to zaklęć kapłańskich mamy o wiele więcej, ale do tego przejdziemy później. Biegłości w broniach, jakie mamy, to jest kij i proca. Także bardziej na dystans, raczej gdzieś tam z tyłu, oprócz rzucania czarów, będzie mogła komuś kamieniem w głowę trafić, co się bardzo może przydać, a w razie gdyby ktoś podszedł, no to pozostaje jej kij. I ostatnia z postaci naszej czteroosobowej drużyny jest to zatruty kokos, skald. Mamy barda, podklasa barda. Moim zdaniem najciekawsza podklasa dla barda, jaka jest dostępna. Oto jest pięść moja, znają świata ćwierć. To kto ją ujrzy z bliska, czy może ujrzy swoją śmierć. Jednak to milczące ostrze tnie najlepiej. Chyba jednak zostanę przy tym. Jedna z moich ulubionych głosów dla złodzieja albo po prostu dla łotra. Niech będzie. Zatruty kokos, mężczyzna, człowiek, skald, neutralny, dobry, zręczność 18, kondycja 16, inteligencja 15, charyzma musi być 18, no i jest. Kradzież kieszonkowa, raczej nie będzie używał, nigdy nie używam, szczerze mówiąc. Biegłości w broniach to kusza, tak samo z dystansu. No i to by było na tyle, także to będzie raczej postać wspierająca. Zobaczymy, jak się rozwinie później. Nie wiem dokładnie, jak te podklasy się rozwijają, także to będzie dla mnie również niespodzianka. I to jest... to już są
wszystkie postacie w naszej drużynie. Jak tutaj widzicie, zostawiłem dwa sloty na NPC-ów, żeby dołączyć jednak jeszcze kogoś do swojej drużyny, kogo spotkamy na drodze, żeby było ciekawiej, ale również dlatego, że no, że po prostu dają questy nam, co nie? Dają nam zadania do zrobienia, także nie chciałbym pomijać tych questów, chciałbym je zrobić. Może nie wszystkie, oczywiście. Zobaczymy, jak to wszystko nam się potoczy. Także tak się nasza drużyna prezentuje. Ten odcinek jeszcze chciałem wspomnieć, tylko że będzie trochę dłuższy niż zazwyczaj. Z reguły będę starał się robić około pół godziny, ale to jest taki pierwszy, wstępny. Zobaczyliśmy intro. Tutaj chwila oczywiście wstępu także musiała być. No i pogramy jeszcze także troszkę. Także zajmie to trochę dłużej. Tutaj mamy poziom do trudności do wyboru. Ja wezmę podstawowe zasady, czyli takie, jakie były na początku. Nie będę za bardzo kombinował. Tutaj mamy inne, jakieś dodatkowe, wymyślone przez Beamdog tryb opowieści, gdzie w ogóle jest chyba najłatwiej na świecie, gdzie się, nie wiem, nie ginie się. Nawet dziedzictwo Bala to już oczywiście jest znowu najtrudniejszy. Ja pozostanę przy podstawowych zasadach. Normalny według tej wersji gry jest łatwiejszy niż ten, jaki mieliśmy wcześniej. Ja zostanę przy tym, co było. Także... no cóż, najwyższy czas zacząć. Także zaczynamy. Zbudowana na szczycie skał górujących nad wybrzeżem mieczy, cytadela Candlekeep kryje w swoim wnętrzu najpełniejszą i chyba największą kolekcję pism w Ferunie. Imponująca forteca, której władcy trzymają się z dala od intryg i spisków, siejących spustoszenie w pozostałych zapomnianych krainach, odosobniona i dobrze zarządzana, jest prawdziwym domem dla jej mieszkańców. Twoja historia zaczyna się wśród tych rozległych sal pełnych wiedzy. Pod opieką mędrca Goriona upłynęło ci tu bez mała 20 lat. Wychowywał cię jak ojciec, karmiąc niezliczonymi opowieściami o bohaterach, potworach, kochankach i zdrajcach, bitwach i tragediach. Jednej wszakże nigdy ci nie opowiedział. Historii dotyczącej twego pochodzenia i dziedzictwa. Wiadomo ci jedynie, że jesteś sierotą o nieznanej przeszłości. Ostatnio Gorion zaczął się od ciebie odsuwać, jakby ciężko legły mu na sercu jakieś sprawy wielkiej wagi. Podejmowane przez ciebie liczne wysiłki poznania przyczyny jego smutku spełzły na niczym. Pocieszasz się, że Gorion jest mądrym człowiekiem i wszystko ci powie we właściwym czasie. Mimo to jego milczenie napełnia cię złowrogimi przeczuciami. Obawiasz się, iż zbliża się jakieś tajemnicze zło. Dziś Gorion wykazuje większe niż zwykle oznaki podniecenia. I co jest doń zupełnie niepodobne, oderwał cię od obowiązków w połowie dnia. Pospiesznie udzielił ci kilku wskazówek dotyczących ekwipunku, dał trochę złota, pozbył się przy tym niemal wszystkich oszczędności, nie podał jednak przyczyny pośpiechu. Tak czy owak, stoisz teraz przed jedyną w Candlekeep oberżą z zamiarem nabycia ekwipunku przed dość nieoczekiwaną podróżą. No i jesteśmy w grze. Pierwsze, co się nam rzuca w oczy od razu ludziom, którzy grali już wcześniej, we wcześniejszą wersję tutaj, kiedy zaktualizuje się dziennik, pojawia się małe okienko. Grafika... I co teraz? Jest trochę lepsza, to znaczy no mamy wyższą rozdzielczość, ale ogólnie są to rysowane tła, więc ciężko, żeby tekstury były poprawione. Modele postaci zostały przeniesione z części drugiej, o wiele lepiej wyglądają. Także tutaj zaczynamy, jesteśmy w Candlekeep, legendarna już praktycznie twierdza, znana ze swojej wielkiej biblioteki, posiadającej niezliczone tomy wiedzy. No, ludzie mawiają, że założona przez mędrca Alaundo. Jednak to nie jest prawda. Alaundo przybył do Candlekeep w poszukiwaniu mądrości zawartej właśnie w tych księgach.
chyba rok później zginął. Alondo był znany z tego, że przepowiedział nadejście dziecka Bala, czyli Boga Mordu. Tutaj właśnie zaczyna się nasza przygoda. Także dla ludzi, którzy nigdy nie grali, będę starał się co nieco tłumaczyć. Tak przy okazji tego, jak będziemy grali, także nie będzie to taki suchy samouczek, tylko gdzieś tam coś wtrącę. Tak. Także mamy tutaj naszą drużynę. Zerkniemy sobie, ile mamy pieniędzy. 100 na całą drużynę. To chyba nie za dużo. Może na razie. Zastanawiam się teraz. Przejdziemy się. Zrobione. Przejdziemy się w poszukiwaniu jakiegoś małego zarobku. Pójdźmy na mapę. To jest mapa tutaj, także nowość. Oddala się taki ładny efekcik. Oczywiście Candlekeep już znamy bardzo dobrze, także mamy znaczniki. Wszystko mamy pozaznaczone. Klinika, barak, koszary. Nie będę robił wszystkich samouczków, jakie są tutaj zawarte oczywiście na początku. Ale zrobię parę jednak tam mniejszych zadań, żeby coś tam jednak sobie przed rozpoczęciem takiej prawidłowej jakby przygody, która na nas czeka. Dokąd zarobić teraz? Może. Oczywiście. Hej tam! Lydia. O, witaj. Może wpadła ci gdzieś w oczy moja historia Halruai. Wiesz, że nie mogę znieść tego ciągłego szurania atletycznych stóp tam w bibliotece. Tak więc myślałem, że zaczerpię trochę świeżego powietrza i... Och, nie cierpię być taka bezmyślna. Proszę, postaraj się ją znaleźć, bo jest mi naprawdę potrzebna. No i mamy książkę Flidii. To jest nasze tak, zadanie. Spróbujemy oczywiście. Jej pomóc znaleźć tą książkę. Tak. Zanim wyruszymy w podróż z Gorionem, który tak bardzo nas ostatnio pośpiesza i zachowuje się dosyć dziwnie. Co tu mamy? Kwatery kapłanów. Zejdziemy do środka, zobaczymy co tam jest. Halo? Jakiś ktoś? Shank. Dobrze, dobrze. Odnalazłem cię pierwszy. To ciebie wychował Gorion, prawda? Nie rozpoznaję cię. Kim jesteś i co tu robisz? Kim ja jestem, to zupełnie nieistotne, natomiast bardzo ważne jest, kim ty jesteś. Przepraszam, ale niestety muszę odebrać ci życie. To przykre, ja wiem, ale najwyraźniej twoja głowa jest warta sporą sumkę. Zabiję cię własnoręcznie i z nikim nie będę musiał dzielić się nagrodą. No cóż, koniec rozmowy, włączamy pauzę, zaczyna się walka. Shank. Oznaczony na czerwono, nasz wróg. Zastanawiam się teraz. My mamy ze sobą tylko kije, ale myślę, że Shank nie będzie jakimś specjalnie wymagającym. No, dlaczegoż chcesz teraz ode mnie? Przeciwnikiem. Mimo wszystko wydam rozkazy podczas pauzy naszym postaciom. Wyłączam pauzę, no i. Zaczyna się walka. Jeden magiczny tak? pocisk od naszej Lilith i z głowy. Nasz niedoszły morderca miał przy sobie sztylet. Teraz podświetlimy sobie, co tu można jeszcze. Czym tu jeszcze można się zainteresować w pomieszczeniu, w którym jesteśmy? 8 sztuk złota. Tak, zamknięte. Czy jest ktoś, kto by potrafił może otworzyć Myślę, zamek? Że mogę wykonać twą Oj, brudną robotę. Nasz Bart nie potrafi otwierać zamków, także zastanawiam się teraz, co dalej. Mamy taki mały problem, że chyba sobie nie otworzymy tej skrzynki. Co tutaj jest? No, bo zabierzemy, wszystko można sprzedać. Na początku gry nawet takie rzeczy nam się przydadzą, jak podstawowa broń jakaś tam znaleziona. O, udało nam się sforsować zamek za to. Kijem. No i kolejny sztylet. Także dokąd teraz? Możemy wyjść. Prosta sprawa. Parda, powinniście na siebie uważać. Ostatnio coś podejrzani ludzie pytali, gdzie jest krwawy Joe. Dzięki. Zrobione. Trochę późno, ale... Zawsze coś. Tak? Miło, że się starasz. Prosta z drepinem. Sprawa. Czego ci trzeba? Lydia znowu zostawiła tu jedną ze swoich książek. Jest w sianie, zaraz za krowami.
Gdybyś mógł ją jej zanieść, a następnie wrócić do mnie, to miałbym do ciebie pewną sprawę. Faktycznie, coś tu można znaleźć. Książka 3D w Hydli. Historia Hallroy. Zastanawiam się, prosta sprawa. I już jej zanosimy. Jest to takie właśnie podstawowe zadanie. Dokąd nie chcę teraz? Zanudzać ludzi, którzy już dobrze znają to, ale... Prosta sprawa. Hej tam! Moja książka, tak przypominasz mi Goriona, kiedy się tak uśmiechasz. Wychowanie cię nie było dla niego łatwe. Ja to wiem, ale on twierdzi, że to trud miłości, a może nawet sprawa przeznaczenia. Musisz być bardzo szczególnym dzieckiem, żeby zasłużyć na taką pochwałę od człowieka jego pokroju. Masz, weź ten klejnot. Może Winthrop da ci za niego parę sztuk złota. No i dobra, to co? Oddaliśmy jej książkę, dała nam rysie oko. Super. Tak, prosta sprawa. Tam kolega Drepin mówił, żeby do niego wrócić, to... To wtedy będzie miał dla nas jakąś sprawę. Zastanawiam się teraz. Oczywiście. No to dawaj, Drepin. Ładny mamy dzień, prawda? Szkoda tylko, że Nessa nie może się z tego cieszyć. Biedaczka jest bardzo chora. Muszę zdobyć dla niej jedną porcję antidotum od Hula. Całą noc wczoraj pił i wyciągnęli go wcześniej rano z łóżka, żeby pilnował bramy. Założę się, że ma trochę tego antidotum gdzieś u siebie. No to Hul na pewno ma jakieś antidotum. Dokąd? Prosta sprawa. Skoro wczoraj całą noc pił, a dzisiaj musi pilnować bramy. Jestem tego pewien. Znajdziemy Hula gdzieś przy bramie. Londalar, nie jestem zainteresowany rozmową z tobą, kolego. A jeszcze tutaj mamy rewora, zobaczymy, czy to czasem tak, jest... Tak, zrobione. Na młot Moradin. Krasnolud, rewor, myślałem, że kazałem ci oczyścić ten budynek ze szczorów już wczoraj. Do roboty, wskakuj do środka. No dobra, zrobimy to dla ciebie, rewor. Nie pamiętam, żebyś mi coś kazał. No, szczury nie powinny stwarzać problemu. Szybciej! Możesz na mnie liczyć. I co teraz? Ale pauzę włączam już automatycznie. Tak? Co mam zrobić? Co chcesz, bym zrobił? Kot sobie nie radzi z tymi wszystkimi szczurami, musimy mu pomóc. To w ogóle nie wygląda na zainteresowanego, ale... Zastanawiam się teraz, może dzięki temu teraz? Znajdziemy coś Oczywiście. Ciekawego tutaj w skrzynkach i w beczkach. Pierścionek. Tutaj nic. No i tutaj tak. Też nic, także no nie wiem. Zrobione. No i co nam powiesz, Zastanawiam kolego? Się teraz, oczywiście. A tak, pozabijałeś je jak szczury, bo to w końcu były szczury. Zwycięska bitwa, jakiej świat jeszcze nie widział. Masz tu 5 sztuk złota, tylko nie wydaj wszystkiego naraz. Jesteśmy dzieckiem Goriona, ale wszyscy traktują nas troszkę z góry. W szczególności jakiś buc, krasnolud, który nie potrafi sobie poradzić ze szczurami w magazynie. Jest i nasz Hul. Hul trochę pohulał wczoraj. Tak, zrobione. Hej dzieciaku, późno dziś wstałem i przed pójściem na służbę zostawiłem miecz w koszarach. Jeśli zechciałbyś mi go przynieść, to znajdziesz go w skrzyni w nogach łóżka po prawej stronie sali. Teraz szybko, zanim strażnik bramy przyłapie mnie bez miecza. Aha, w skrzyni znajdziesz też antidotum. Myślę, że Drepin potrzebuje go dla starej Nessy. Także dobrze się składa, pomożemy ci, Hul. Oczywiście. I przy okazji pomożemy naszemu koledze Drepinowi. Nasze zasady są bardzo surowe. Strażnik bramy, hej, sądziłem, że ci powiedziałem, iż Gorion chce z tobą porozmawiać. Powinieneś iść do niego tak szybko, jak to możliwe. Dzięki, ale spróbujemy jeszcze tutaj co nieco ogarnąć. Nasz tutaj nauczyciel jest od samouczka, dlatego pomijamy tych wszystkich zielonych mnichów z Candlekeep, którzy posiadają prawdopodobnie swoje własne, a priorycznie zapewne narzucone reguły. Dokąd teraz?
Oczywiście. Tutaj mamy następną skrzynkę, a w niej 15 sztuk tak. Złota, to bardzo chętnie. Prosta sprawa. Co jest w beczce? Nic nie ma w beczce. Dokąd teraz? Prosta sprawa. O, zapisała się. Tak? Zastanawiam. Oczywiście. Co tu mamy? Sypialnia. To chyba nie są jeszcze koszary. Czekaj. Nie, ale wejdziemy. Mam tu ostrze specjalne Karbos. Dla ciebie. Tutaj jesteś. Ty jesteś tym Bachorem Goriona, no nie? Tak, pasujesz do opisu. Jak na mój gust, to nie wyglądasz specjalnie niebezpiecznie. To nie twoja rzecz. Zrobię z tego moją rzecz, jak mi się podoba. Chciałem tylko ci się przyjrzeć, zanim poderżnę ci gardło. Komuś się wydaje, że sprawiasz kłopoty, więc twoja głowa stanie się dla mnie przepustką z rynsztoka. Mówią, że jestem tylko małym, ulicznym rzeźmieszkiem, ale jeszcze im pokażę. No, wasza wola? Niestety... Dokąd teraz? Nie zdołasz... No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Opisać się przed kimkolwiek tam chcesz. Kolego... Zabijemy cię kijem. Chociaż ktoś oberwał. Jojo, przyjaciel, oberwał za jeden tak. Punkt życia. Jeden punkt życia. Zrobione. Jesteś w stanie nam zabrać, kolego. Niestety, to za mało. Nic więcej tutaj nie ma. Zastanawiam się... Zrobione. Prosta sprawa. Chodźmy w takim razie do koszar. Myślisz o czymś konkretnym? Powinieneś na siebie uważać. Ostatnio jacyś podejrzani ludzie pytali mnie, gdzie jest krwawy Joe. To już drugi raz. A jesteśmy podobno w bezpiecznych murach Candlekeep. Gdzie wcale nie jest tak łatwo wejść. Żeby wejść do Candlekeep należy dać jedną bardzo cenną książkę dla biblioteki. I nie jest to byle książka. Dokąd teraz? Taka, której na pewno jeszcze w bibliotece nie ma, więc to na pewno nie jest łatwe. Podejrzewam, że są jeszcze inne reguły. Kto tutaj stoi? Strażnik. To ciekawe. Drista, to mógłbym załatwić z obiema dłońmi związanymi na plecach. Dobrze, że nie jesteśmy częściej wzywani, by bronić Candlekeep. Mam kuzyna w Nashkel, który opowiada mi coś o kłopotach z dostawami żelaza, które bardzo przeszkadzają w utrzymaniu miejscowej straży. Tak? Przepuścisz nas? Prosta sprawa. Dowiadujemy się przy okazji o pewnych problemach. Zastanawiam się teraz, co... Oczywiście. Z dostawami żelaza na terenie Wybrzeża Mieczy, w którym się znajdujemy. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Fuller, och, co za noc, miodem płynąca. Ten hul ciągle jest jeszcze niezły. Biedny dureń musiał pilnować bramy dziś rano. Nie wiem, jak on temu wszystkiemu daje radę. A tak w ogóle, co mogę dla ciebie zrobić? Owszem, mów Likwor wyjaśnia, czemu Hul zapomniał wziąć rano swój miecz. Przysyła mnie, bym go mu przyniósł. Dobra, dobra, powinien być w skrzyni pod prawą ścianą tam. Więc to chyba dokąd tu. Teraz? Oczywiście. No i mamy antidotum, ale jest też i miecze. Kto tutaj stoi? Jakiś strażnik. Przykro mi, młodzieńcie, ale nie powinieneś tu przebywać. Idź lepiej i zrób coś pożytecznego. Pomożemy Hulowi, to będzie najbardziej tak. Pożyteczna rzecz, jaką można sprawa. Zrobić. W tą stronę chyba już na razie nic nie ma. Wrócimy do Hula. Oczywiście. Damy mu jego miecz, żeby mógł pilnować bramy. Jak należy. A potem skoczymy do naszego drugiego kolegi i damy mu antidotum. Zastanawiam się teraz... Prosta sprawa. Nie śpieszyłeś się, co? Gorion to głupiec, skoro starał się dobrze wychować kogoś takiego jak ty i możesz mu to powiedzieć. Gdybym nie wiedział więcej, to mógłbym powiedzieć, że cały ten kryzys z żelazem jest zasługą takich baranów jak ty, którzy szwędają się z cudzymi mieczami. Masz tu 10 sztuk złota, a teraz wynocha, bo jestem na służbie. No, dokąd ty? Oczywiście. Nikt dla nas nie jest jakoś specjalnie miły tutaj. Gdyby nie ja, to co byś ty byś zrobił bez swojego miecza, kolego? Skoczymy teraz do Drepina, czy jak mu tam było? Drepin chyba.
Na razie nasze postacie faktycznie nie wyglądają zbyt groźnie, ale to się zmieni. Jeszcze będą przed nami drżeć. Prosta sprawa. Czego ci trzeba? Ej, dobry jesteś. Trzymaj się mnie, a zejdziemy daleko. No dobra, trzymaj się mnie, a pewnie nigdy nie opuścimy murów Candlekeep. Dobrze, że nie masz żadnej żelaznej zbroi, bo słyszałem, że bandyci zabiliby cię od razu i tylko patrzyli, jakby ściągnąć z ciebie to żelastwo. Mam tylko nadzieję, że cała ta afera z żelazem szybko się zakończy. Zastanawiam się, zrobione. Faktycznie. Musi być całkiem niedobrze, skoro aż tak. Spójrzmy tutaj, nasze doświadczenie za nasze wykonane zadania rozeszło się po całej drużynie. Około 60. Dla dwuklasowca oczywiście, na obie klasy. Na następny poziom potrzeba nam 2250 punktów doświadczenia. To są takie pierwsze jakieś tam zadanka, które nam niewiele dają tak naprawdę. Zdobyliśmy trochę żelastwa. Wszystko będzie można sprzedać. Sztylet. Ktoś się posługuje sztyletem chyba, ale nie jestem pewien. Sprawdźmy. Chyba nie. Także też będzie można sprzedać, tak. Sztylety pójdą na sprzedaż. Chodźmy tutaj do naszej gospody. Sprzedamy co mamy. Kupimy sobie co nieco. Żeby nie biegać z kijem. Żeby wyglądać troszkę groźniej. Gospoda Candlekeep. Winthrop. Oczywiście. Pogadamy z Winthropem. Tak. Najpierw zdejmiemy ten kije. Nie wiem, czy można będzie je sprzedać za cokolwiek. Chyba nie, ale... Zastanawiam się, zrobione. Sprawdzimy. Moja oberża jest czysta, jak tyłeczek elfiej panny. Witaj, młodzieńcze. Przybywasz w odwiedziny do starego przyjaciela Winthropa, co? Nie zapomnij o księdze wartej co najmniej 10 tysięcy sztuk złota za wejście, jak każe tradycja w Candlekeep. Zawsze byłeś żartownisiem, Winthrop. To staje się zabawniejsze za każdym razem, gdy to słyszę. No, może nie aż tak często. O, tylko sobie żartuję. Wiedz, że te wrota zawsze stoją przed tobą otworem. Choć mnisi mogą mówić coś innego. Corion dobrze cię wychował. Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Coś do picia? Nocleg? A może chcesz coś kupić? Pewnie. No, tutaj mamy pokoje, gdybyśmy chcieli się kimnąć, ale... Nie ma potrzeby. Czym się różnią te pokoje oprócz komfortem i ceną? Dobra, sprzedajmy to co mamy, czyli sztylet, który nam jest niepotrzebny, rysie oko również, srebrne pieście też, kija nie da się sprzedać, w końcu to kij. Młot bojowy, tak, tylko czy kto, jeszcze raz, kto używał młotu, czy ktoś używał młotu bojowego, nie pamiętam teraz. Spróbujemy najpierw kupić sobie długi łuk, chyba nie. Trochę za drogi, mam tylko 150 sztuk złota. Ej. Musimy sobie to rozplanować. Zerknę jeszcze najpierw, jak to było z biegłościami tutaj. Weźmiemy na razie może krótki łuk, mimo wszystko. Albo miecz, może na razie. Dwa miecze. Topór. Proca. Puszę. Moja oberża jest czysta, jak tyłeczek elfiej panny. To można sprzedać ten młot za jedną sztukę złota. Proca. Dwa miecze. I kusza. Ale 52 sztuki aż złota, ja nie mogę. No ale dobra, i teraz tak, zbroje. Kupimy trzy zbroje skórzane, no bo inaczej za drogo. Bida. Przecież trzeba kupić jeszcze jakieś naboje dla tej procy chyba, czy nie? I do tej kuszy.
moment, bo nie wiem teraz. Jeszcze raz kupimy. Na razie tyle tutaj tak samo. Zerknijmy teraz na stan naszego uzbrojenia. Mamy dwa miecze tutaj dla naszego kolegi. Masa pancerza się zmienia? Zmienia się, o dwa zmienia się. Tutaj nam pokazuje ładnie. Obecna, nowa. Tutaj dwa miecze proszę do rąk wziąć. I mamy tak, kij dla w sumie koleżanki może być. Kusza dla naszego kumpla. Fajnie, że nam podpowiada tutaj nasz interfejs. Tak, w sumie zapomnieliśmy jednej zbroi, ale nie ma problemu, zaraz kupimy. Zapomniałem, że chociaż nie jestem pewien, w końcu jest nasza Lilith jest kapłanem magiem, a magowie nie mogą nosić zbroi, jeżeli chcą rzucać zaklęcia, także chyba jednak nie mogę jej założyć na razie zbroi. A zaklęcia na razie nam się przydadzą w sumie. No właśnie, tutaj nam mamy informację. Twoje zaklęcie czarodziejskie zostały ograniczone. Nasz bard chyba nie potrafi rzucać żadnych zaklęć, ale potrafi śpiewać. Myślę, że mogę wykonać. Będzie potrafił śpiewać mimo tego, że nosi zbroję. To by było sensowne. Tak. Może gdzieś tam na późniejszych poziomach dostaje jakieś czary i przez tą zbroję nie będzie mógł ich używać. Dokąd teraz? Zrobione. Kupimy dla koleżanki zbroję mimo wszystko. Moja oberża jest czysta, jak ty. W razie czego będzie mogła ją sobie zdjąć albo założyć właśnie. 20 zeta nam zostało. Na początku widać, ale... jeszcze będzie czas. No i dobra, na razie mamy tak. Przynajmniej mamy coś w rękach. Tak. To jest już bardziej sensowne. Dobra, dobrze jest. Zrobione. Zerknijmy na górze, co tam jest w gospodzie. Zastanawiam się teraz, co dalej. Śpiący mężczyzna. Zobaczmy, czy go obudzimy, kiedy będziemy go kroić. 4 złote. Nikogo. Zamknięte. Spróbujemy sforsować ten zamek. Udało się. Na początku radzimy sobie, jak możemy. Tutaj kto? Śpiący krasnolud. No i nie udało się sforsować. Nie mamy nikogo, kto by otwierał dobrze zamki, ale tym razem się w końcu się udało. Złoto i mikstura klarowności. Tutaj jest ktoś, kto nie śpi, więc nie będziemy kroić. Tutaj nas też ktoś może zauważyć. Tam jest jeszcze jedna jakby... Tylko nie wiem, czy nas nikt nie zauważy, bo wtedy mógłby zadzwonić po straże. Zadzwonić posz. Zawołać straży, nie? Nikt nas nie widzi chyba. Ale chyba nam się nie uda sforsować tego zamka. Chyba nie. Z tego co pamiętam. Nie wydaje mi się, żeby tutaj dokąd było... teraz? Zrobione. Żeby tym razem było inaczej. Jest to po prostu zamek wyższego poziomu. Tak, zrobione. Którego nie da się sforsować tak łatwo. A to kto? Zastanawiam się teraz, jakiś co dalej. Stary jegomość w szatach maga, Firebed, Elvenhair. Pogadamy. A niełatwo dziś obserwuję tych ludzi. A tak, już z powrotem w świętych murach Candlekeep. Przez ten cały kryzys z żelazem podróż z Beregostu była bardziej niebezpieczna, niż mogłem się spodziewać. Jesteś wychowankiem Goriona, nieprawdaż? Tak, wyrosłeś na dorodnego młodzieńca, jeśli pozwolisz na te słowa starcowi, który dawno zapomniał już o młodości.
Zostawiłem zwój z czarem identyfikacja u Teto Rilla koło biblioteki. Powinien już skończyć badania, więc jeśli mógłbyś mi go przynieść, byłbym wdzięczny. No dobra, znajdziemy dla ciebie ten zwój. Dokąd teraz? Zobaczymy, co to za zwój. Oczywiście. Prosta sprawa. Może sobie go przywłaszczymy. Nikczemnie. Biblioteka jest tutaj, ładny ogród. Wszystko ładnie, pięknie. A tutaj mamy mnichów. Głos w schowu. W oku wieży ze wschodu nad czym niewielka horda liczna niczym szarańcza. Tak orzecze mędrzec Alaundo. Tak, Alaundo, czyli nasz właśnie mędrzec, który potrafi przepowiadać przyszłość. No cóż, tutaj nie ma naszego kolegi ze zwojem. Zaraz obejdziemy dookoła biblioteki. Witaj, o, dziecko. Kto to? Jest, Tetoril. Firebird przysłał cię do mnie, prawda? Dobrze, oddaj mu ten zwój, ale potem pośpiesz się i porozmawiaj z Gorionem. Czeka na ciebie na schodach głównej biblioteki. Zapewniam cię, że to sprawa wielkiej wagi. Okej. Okay. Co to za zwój? Zwój identyfikacji. No cóż. Tak, na dobrą zrobione. Sprawę. Mogłem dać ten zwój magowi i go nauczyć się go. Wtedy miałbym go w swojej księdze zaklęć i mógłbym go rzucać. Tak się uczy właśnie mag zaklęć w Baldur's Gate. Ale nie jest to jakiś rzadki zwój, nie jest to jakiś rzadki czar. Na pewno gdzieś niedługo go znajdziemy, także tym razem oddam mu po prostu ten zwój, nie będę taki. Może bardziej mi się opłaci mu oddać. Na pewno bardziej mi się opłaci w końcu. Dobro popłaca. Poza tym Firebird ma całkiem spoko imię i fajną szatę. Zastanawiam się, prosta sprawa. Myślę, że trafia w moje gusta ludzi, którym warto pomagać. A nie łatwo dziś obsezwoje tych godzin. Ach, cieszę się, że z wiekiem nie zmieniłeś swoich uczuć względem takiego starego człowieka jak ja. Wezmę twoje pergaminy identyfikacji, mam dla nich wiele zastosowań, a teraz pozwól mi rzucić na siebie niewielki czar. Ochroni cię przed złem, które być może spotkasz dzisiejszej nocy. Skąd ty to wiesz? Tak czy siak dzięki. Ochrona przed złem. Została rzucona. Dokąd zrobione? Na nas, dzięki wielkie. No cóż, nie pozostaje nam nic innego jak udać się w końcu do Goriona, bo czeka na nas już tyle czasu. A my chodzimy i przynosimy ludziom ich zgubione rzeczy. Mamy zakupiony ekwipunek, nie ma już nic pieniędzy praktycznie. 53 w sumie udało nam się uzbierać. Jeszcze przy okazji. Mikstura klarowności chroni przed ogłupieniem, zamętem, strachem i zauroczeniem. Rzucimy sobie do podręcznych. No i dobra. Hej, to ja, Imoen! Imoen, jestem zdziwiona, że ten stary, nadęty Gorion pozwolił ci zostawić pracę i naukę. To stary wariat, ja też zwiałam. Stary brzuchacz Winthrop szukał mnie, ale mam cały dzień, żeby zrobić to, co prosił. Masz trochę czasu, by posłuchać mojej opowieści? Nie, widzę już, że nie. Co planujesz? Obawiam się, że dziś nie możemy pogawędzić, mała. Przybrany ojciec kazał mi się gotować do podróży. Nie powiedział jednak dokąd. Mała, nie jestem znowu tak dużo młodszy od ciebie, chociaż wyrosłeś szybciej. Stosunkowo szybciej. Udajesz się w podróż, tak? Ja nigdy nie podróżowałam. Chciałabym móc z tobą wyjechać. Naprawdę bym chciała. Naprawdę, naprawdę. Nie.
nie ma sposobu, żebyś z nami poszła. Gorion nigdy na to nie pozwoli. A tak, wiem. Stary zżęda z niego. Ciągle się czegoś boi, bez powodu. Idź już lepiej, bo masz długą drogę przed sobą. Nie, nie. Nie żebym wiedziała, o co chodzi, a zwłaszcza, że nie przyglądam prywatnych listów Goriona. Nie, skądże znowu. Idź już lepiej. Do widzenia. Nasza... siostra, można powiedzieć. No ale cóż. Jest Igorion. A przed nami... wielka podróż. Ach, moje dziecko, rad jestem, żem cię znalazł. Wiem, że to niepokojące, ale musisz mi zaufać. Musisz w te pędy się spakować. Uciekamy z Candle Keep jak najszybciej. Prędko, prędko, nie ma czasu do stracenia. Cytadela jest dobrze chroniona, ale nie ma twierdz nie do zdobycia. Ojcze, powiedz mi proszę, dokąd idziemy? Chciałbym, ale nie mogę, bo do końca się jeszcze nie zdecydowałem. Pewne jest tylko to, że będziemy bezpieczniejsi w drodze. Może niezamieszkały las zapewni nam trochę spokoju, a może znajdziemy ochronę we wrotach Baldura i znikniemy wśród kłębiącego się tłumu. Nie wiem, gdzie się znajdziemy, ale mam kilku przyjaciół tu i tam. Pozwól mi się zastanowić. Któż mógłby nas tu skrzywdzić? To miejsce jest fortecą i to silnie strzeżoną. Candle Keep rzeczywiście jest dobrze bronionym miejscem, ale nie jest nie do pokonania. Nieważne przecież, jak gruba jest zasłona, zawsze jeden komar może się przez nią prześlizgnąć. Nie, moje dziecko, musimy wyjechać najszybciej jak to możliwe. Zarówno dla bezpieczeństwa nas samych, jak i naszych przyjaciół. Cóż, mogę iść już teraz. Słuchaj uważnie. Jeśli nas rozdzielą, musisz dotrzeć do gospody pod pomocną dłonią. Spotkasz tam Khalida i Aheirel. Od dawna są moimi przyjaciółmi i możesz im zaufać. Musimy się pośpieszyć, dziecko. Zmierzchaj już i musimy znaleźć schronienie. Nie trap się. Wszystko ci wyjaśnię w swoim czasie. Czekaj, coś jest nie tak. Wpadliśmy w zasadzkę. Gotuj się! Jesteś bystry jak na starca. Wiesz, dlaczego tu jestem. Wydaj mi swego wychowanka i nikomu nie stanie się krzywda. Opór jest darem. Durniem jesteś, jeśli mniemasz, że dam się zwieść twojej życzliwości. Idź precz, a tobie i twoim poplecznikom nie stanie się krzywda. Przykro mi, starcze, że tak to odbierasz. Biegnij, dziecko. Dzisiejszego ranka świt jest osobliwie nieprzyjazny. Budzisz się nagle i zdajesz sobie sprawę, że nie był to tylko okropny sen, w którym Gorion został na twoich oczach zarąbany w jakiejś zasadzce i nawet jego sztuka nie mogła zapobiec rzezi. Kazał ci uciekać. Nie niszczy to jednak uczucia niemocy, jaka cię teraz ogarnia. Wydaj dziecko, którym się opiekujesz, mówił zakuty w stal potwór. Zależało mu więc tylko na tobie. Z jakiego powodu? Gdybyż choć Gorion podsunął ci jakąś wskazówkę, została ci jednak już tylko samotność. Nieopodal jest Candle Keep, nie znajdziesz tam jednak schronienia. Miłośnicy ksiąg opłacają swój spokój drakońskimi zasadami, wedle których wpuszczają przybyszów i bez wstawiennictwa Goriona drzwi ich siedziby pozostaną zamknięte. Nie przetrwasz zbyt długo ze swoimi mizernymi zapasami. Może udałoby ci się uzyskać pomoc od przyjaciół, o których wspominał Gorion. Musisz się teraz udać do gospody pod pomocną dłonią. Hej,
Hej, to Jajmen! No i proszę. Całkowite zaskoczenie. Zmiana planów. Gorion nie żyje. Musimy sobie radzić sami. Dogonili nas nasi przyjaciele, łącznie z naszą przybraną siostrą. Przepraszam, że cię śledziłam, ale nigdy nie opuszczam Candlekeep. A ci mnisi to tacy nudziarze. Nigdy żadnych drobnych w kieszeni. Ja widziałam Goriona i jest mi strasznie przykro. Obawiałam się, że tobie też mogło przytrafić się coś złego. Skąd wiedziałaś? Gorion nawet mi nic nie powiedział. Ja przez przypadek przeczytałam pewnego dnia list, który leżał na jego biurku. Nie pamiętam dokładnie, co tam było napisane, ale może ma go jeszcze ciągle przy... Może znaczy jeszcze jest przy jego zwłokach. W każdym razie nie mam zamiaru pozwolić ci wołęsać się tutaj samotnie. Nigdy nie zostawiaj przyjaciół, pamiętaj o tym. Zostanę z tobą, dopóki nie poprosisz, żebym odeszła. Dołącza się do nas nasza przybrana... Równy z ciebie gość. Siostra Imoen, która jest... złodziejem. Przyda nam się złodziej. W tej chwili, w tej sytuacji przyda nam się każda pomoc. Tak? Także jesteśmy sami, zupełnie na szlaku, nie możemy wrócić. Nie za bardzo wiemy, gdzie mamy się udać. No cóż, co będzie dalej, dowiemy się w następnym odcinku. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. I do następnego. Na razie.